Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was dzisiaj na mój instruktaż, jak prać kurtki puchowe. Zacznijmy od tego, że kurtki puchowe mam w swojej szafie już od bardzo dawna i stosuję teraz nową metodę prania. Bardzo fajną, którą poznałam dzięki mojej koleżance Ezi, z którą kiedyś nagrywałyśmy filmy. Dzisiaj chciałam Wam ją zaprezentować i opisać, bo jest naprawdę świetna i nie wymaga żadnych dodatkowych rzeczy. Kiedyś, słuchajcie, kupowałam różne kulki, piłeczki zarówno do bębna pralki jak i do suszarki i za każdym razem efekt był taki sam. Kurtka po wyciągnięciu wprawdzie z zewnątrz była sucha, ale w środku jednak to całe pierze było zbite i trzeba było się troszeczkę pomęczyć, żeby je jakoś jakby z powrotem sprawić, żeby się stało puszyste. O w ten sposób. Ja teraz biorę sobie taką kurtkę. I odczepiam wszystkie elementy. Ja mam kurtki z ochnika, one często mają kołnierzyki z naturalnym futerkiem, i to futerko odczepiam, od, wyciągam wiadomo wszystko z kieszeni kurtki zapinam. I tak w pralce piorę nie jedną kurtkę, a na przykład dwie, trzy. Dlatego, że raz jest to oszczędność pieniędzy, dwa jest to oszczędność środowiska. A trzy mam wrażenie, że lepiej się te kurtki dopierają, jak jest ich jednak więcej włożone do pralki. Także wkładam je do pralki. I takie mam ustawienia na pralce. Tym się nie sugerujcie. 30 stopni, 2 godziny 30, bo dałam sobie dodatkowe płukanie, 1200 obrotów i w pralce są teraz trzy kurtki, się będzie prało. Później taką kurtkę przekładam do suszarki. Jeżeli nie macie suszarki, no to wiadomo, możecie pominąć ten proces. Natomiast ja to robię i moją kurtką nic się nie dzieje. Także to jest po prostu moja uwaga: każdy robi, jak uważa. Natomiast, jak wiecie, większość producentów wszędzie pisze na każdej w zasadzie rzeczy, żeby nie wkładać do suszarki. Ja wszystko wkładam, niektóre rzeczy oczywiście tego nie lubią. Następnie znajduję w swoim domu, w salonie. Miejsce, na które będzie padać słońce. Bo pamiętajcie, najlepiej tą kurtkę wysuszycie w ten dzień, kiedy jest ładne słoneczko i kiedy jesteście w domu. Dlatego zazwyczaj jest to jakiś dzień weekendowy i ja kładę, rozpościeram sobie na podłodze tę kurtkę w słońcu, i co jakiś czas podchodzę do niej i ją strzepuję z każdej strony. Z każdego boku. I to trzeba zrobić naprawdę kilka razy, dopóki nie zauważycie, że ona znowu się zrobiła taka fajna, pulchniutka. Dlatego, że mm, niestety, ale jeżeli taka, takie pierze nie zostanie dosuszone, to ono może po prostu spleśnieć. A nikt nie chce chodzić w spleśniałych ubraniach. Wiadomo, że to są różne bakterie i tak dalej, już nie mówiąc o tym, że nie wygląda to dobrze. Dlatego ja taką kurtkę strzepuję i kiedy już. Stwierdzam na przykład, że jest sucha, jeżeli to jest ciepły dzień. Zimą na przykład mam podgrzewanie podłogowe w salonie, dlatego jak kładę ją na podłodze, to ona i tak wszędzie będzie obsychać od spodu. Kiedy ona już jest, powiedzmy, wydaje mi się, że jest wysuszona, to ja ją wieszam i tak na wieszaku i w jakimś przewiewnym miejscu trzymam jeszcze na noc, żeby na pewno z każdej strony doskła. I zanim ją wkładam do szafy, to ją jeszcze tam strzepuję raz. Słuchajcie, może przesadzam, ale po prostu boję się, żeby coś się złego z tą kurtką nie stało. Jeżeli chodzi o te kurtki, które ja mam ochnika, prane w ten sposób, żyją u mnie wiele lat, nic się im nie dzieje, nie wypada im pierze. Naprawdę, no ale to też jest taka jakość jaka jest, więc może i dlatego i takie kurtki później sobie można nosić czyste ja zazwyczaj albo piorę raz w sezonie wtedy kiedy taką kurtkę eksplor eksploatuje Wyjątkowo często, albo po prostu raz do roku, właśnie latem, kiedy jestem w domu i ona sobie obsycha na tym słońcu, idzie to całkiem szybko. Dzięki temu, że ją też przekładam raz przód, raz tył, to jakieś plamy od słońca się nie robią i tak dalej, bo jednak jest, jak jest bardzo mocne słońce i to ubranie będzie cały czas w słońcu, to może Wam się odbarwić. Dlatego trzeba troszeczkę to, że tak powiem, z umiarem i z głową Tak jest mój sposób. To czasu trochę zajmuje, natomiast tak jak ja mam na przykład płaszcz puchowy i jest tego materiału bardzo dużo, jakbym miała, tak jak kiedyś to robiłam, wiecie co robiłam, jak przesychała kurtka, to brałam i tak o. Chwytałam z każdej strony i starałam się ten puszek w środku porozdzielać. No i tak kilka razy, no to wiecie, co to naprawdę można się było zamęczyć. Miałam wtedy jedną puchową tylko kurtkę i ona w dodatku miała dosyć duże te przeszycia, więc się dało to zrobić. Natomiast teraz przy moim płaszczu, który jest długi i jeszcze są wąskie przeszycia, to naprawdę byłaby męczarnia, a ten sposób jest świetny, idealny, nie wymaga żadnych dodatkowych zakupów i kurtki wyglądają świetnie. Także to były moje porady. Jeżeli film wam się podobał, poproszę łapki w górę, zapraszam do subskrypcji i na inne filmy na moim kanale. Do zobaczenia następnym razem. Pa.